Hej, cześć, witajcie, z tej strony ja, Tytmat i ostatni sam w Minecrafcie, a oto, moi drodzy, odcinek specjalny z Minecraft Academy sezonu trzeciego. Myśleliście, że was tak zostawię bez odcinku z Akademii? Oj, do grubo się myliliście. Będziecie, moi drodzy, mieli 6 odcinków specjalnych, gdzie ja oraz moja córka Misaki próbujemy odnaleźć moją żonę, która przez to, że życzenie zostało spełnione, jest gdzieś na ziemi, ale gdzie? Tego nie wiem. Moi drodzy, też dowiecie się pod koniec odcinka, kiedy wystartuje ostatni sezon Akademii. A jak zaczęła się nam ta przygoda? Zobaczcie koniecznie teraz. A, jeszcze jedno! Zostawcie subskrypcję i łapkę w górę! Może do końca tego roku wbijemy 45 tysięcy! No to w końcu nic nie będziesz jeść? Mam czekoladę! A, no tak. Już pijesz piątą! Dziesiątą! Jak to... To ja jeszcze... To ja jeszcze tyle wziąłem? Nie! Ogółem to witam was wszystkich. Jak widzicie, jesteśmy... Tutaj, gdzie jesteśmy, tutaj Misaki sobie siedzi. No powiedz coś ładnego, no. To kogo tak gadać? Nie wiem, nieważne, ale powiedz mi jedno. Wiesz o tym, że Jugu musimy stąd wyruszyć w podróż? Tak! No. A właśnie, gdzie jest twój królik? Nie mam pojęcia. Jak tu nie masz pojęcia, gdzie jest Chimiko? No, nie wiem. O, jeden. Ogółem coś się kontaktowałeś z resztą uczniów? Aha, tak. Co u nich ogółem? No. Dzień dobry! Proszę, herbata zamówiona tu była! Zaraz przyniosę rachunek! Czy zamawiałaś herbatę? Nie! No, czekoladę. Ogółem to coś już słychać, czy? Chyba tak! Wszystko dobrze tam. A dawno ich nie widziałem, od kiedy wylądowałem w szpitalu i przyszłaś po 3 dniach. Ja wiem, że masz trudności z rozpoznawaniem miejsc, ale no... Żeby szpitala nie rozpoznać. Mówię, tutaj będą. No. Gdzie jesteś? Dzień dobry, może coś tu zamówić, czy coś? Znalazłem was! Co to ma być? Co to ma być? Szukamy was, a was nie ma. To... Bo byliśmy tu cały czas? Tak, wytłumacz im. Co ja? Ale o co wam chodzi? On jest agresywny, on cię szuka, nie wiem ile czasu już. Ja nie wiem, co on ciebie potrzebuje, to jest nienormalne. Proszę cię. Ale nie wiem, co on chce. Myślę, że my wiemy. Powiedz mu. Nie wiem. Słuchaj, gdzie jesteś, ta uczniów? Nie mam żadnego pojęcia. Tak. Więc nie, oni tam sobie mieszkają, żyją normalnie. Ale co, o co wam chodzi? Dobra, sam to powiem. Ty, ja, teraz pari, rozumiesz? Lecimy. W tym momencie to nawet moja córka by się pokonała z jednym palcem. Nie to nie obchodzi. Właśnie, gdzie jest Natek? Nie mogę z wami? Ja mam rachunek, proszę! Ale fajny gostek. Misaki? Nie mam, nie. Co to jest 34 gorące czekolady? Tylko? Chyba aż. Ja rozumiem, że miałem cię zabrać na czekoladę, ale nie na przepraszam, zapomniałem drugiego, bo się nie mieściło na jednym. Co? Misaki? Ja rozumiem, że jesteś sajaką, ale 137 gorących czekolad? Nie, był ich mniej. O, to błąd maszyny. O Jezu, ja zapłacę dzięki za to. Dobra, mogę jakoś zapłacić telefonem? Zapraszam jeszcze jeden. Tak, daj się telefonem, zapraszam. Misaki, porozmawiamy w domu. Wy macie dom? No idziemy właśnie. Dobra. Dobrze, proszę przyłożyć telefon do kasy. No. Dwa, jeden, pyy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 
zaakceptowano. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję również. Dobrego dnia życzę. Również. Natek, wiem, gdzie może być, w jakim miejscu. Gdzie jest ten dek? No w sensie zostawiłeś go trochę. No idziemy do mieszkania. No. Idziemy? Mamy iść z tobą? No tak. Boże święty, nie dość, że każdy Saiyan, który jest, ma bardzo dużo je, to ta zamiast nie je mięsa, to pije gorącą czekoladę. Ale co to złego? Wegetariański Saiyanin? Ciekawe. No. To jest bardzo ciekawe. Gdzie może być Natek? Natek może być w mieszkaniu, który tam jest i nie wiem, co on tam robi. Bo on nie... ma klucz do tego mieszkania? Pewnie leniuchuje. No tak, no przecież on mieszka tam ze mną. No myślę, że jak z nim nie mieszkasz, to już nie ma tam kluczy. W ogóle pan Macho miał się z nim zająć, miał go wziąć do siebie. Ale... Coś chyba nie wyszło. Nie wiem, ale to chyba tu było. To było trzecie piętro? Nie. Dobra, wchodzimy. Czy on może być tutaj? O, mój stary pokój. Gdzie ten Deku? Gdzie on jest? Gdzie on? A, to... Natek! Może w szafie? Natek! Nie. Może siedzi na balkonie? Nie, no nie ma go. Dobra, możecie się chwilę rozgościć. Ja też, ja muszę i tak jakieś rzeczy spakować na drogę. Drogę? No tak, lecimy. Gdzie niby? Przecież wam mówiłem wtedy pod szkołą zniszczoną. Serio? Kiedy? No idziemy znaleźć moją żonę, a matkę Misaki. Ona jest tu na ziemi przez życzenie Natka. A co? Coś słyszałem? To mówiłeś. No tak. No, trochę wyjaśnię. W ogóle Filip gdzieś się zaczął z Widmą. Prawdopodobnie dopiero się odnajdą, jak się urodzi ich syn. Boże, Gustawa, możesz mi nie lać tu wody? O, widać stamtąd mój dom. Co? Serio? Gdzie ty mieszkasz? O! Tam mieszka. Aha. Brzydki. Dobra, Misaki, czy ty czegoś potrzebujesz? Czekolady. To wiem. A bardziej z jakichś takich przyziemnych rzeczy, żeby przetrwać tam? Komiksy! Jakie znów komiksy? Jakieś tu Natka w pokoju widziałem. No, ostatnio, jak byłam u tych, bo ty byłeś tam i byłam u nich, to tyle komiksów fajnie było. Dobra, to chodź Maxi, Misaki, sprawdzimy. A, dobra, co ja mógłbym tutaj jeszcze wziąć? No, że się ten... Może wszystkich nauczycieli nie ma. Macho się zaszył w laboratorium. Gustawa, no nie ma. Sysło. Nie mam z kim trenować. Przecież mieliście jechać na wyspę. I tak mi się tam nie chce wracać. Tam w ogóle nie będę miał nikogo, z kim mogę trenować. Chyba, że z matką, ale to już nie chcę. Że ty masz matkę? Mam matkę. Okay. A jak o tym muła, poczekaj. Co on robi? Zrób mi li spaghetti! Już. Okej. Mogłeś pozdrowić od razu. Czemu się tak drze? Mam ochotę na spaghetti. A, rozumiem. Skrócie. Co? Znalazłeś jakieś te komiksy? Tak, ma jakieś. Widzieliście Natka? To mnie zastanawia, nie ma go od paru dni. No to w nidze się zmienił, czy co? Nie, po ostatniej walce. Tak. Trochę posmutnią. Że ja wraz z Misaki opuszczamy ten. To miasto i może nas nie będzie miesiąc, rok. Czyli chcesz mi powiedzieć, że Natek se zniknął, he? Ja nie wiem, może tu wróci. Co za dek? Serio, jak nie znajdzie... A nie wyczuwasz go, czy tam? Wyczuwacie chyba. Nie by to powiedzieć. Natek przez tyle lat, będąc pod moją opieką, czy pod opieką reszty nauczycieli, nauczył się ukrywania swojego ki. A ostatnio to tego nie umiał. O Boże. Dar wrodzony. Na przykład Misaki nie umie do tej pory. Ale za to umiesz się transformować w Super Saiyana, którego nie kontrolujesz. Po części. Może ja jakąś nową formę wymyślę. O, to byłoby ciekawe. Może bym wrócił do używania Kaiokena?
No nic. Dobra. W ogóle wiecie, co jest ze szkołą? Jest w remoncie. W odbudowie. Tego co wiem. Może zobaczmy, co tam się dzieje w tej szkole. Można iść. Ale to dość długi spacer. Trochę troszeczkę jest. No to co? Nie narzekać. Po pierwsze, tylko tu trzy osoby umią latać. Trzy? Przepraszam, cztery. Naturalnie latać. A, dobra. Dobra, może jak zostawię otwarte, to na tech tu wróci. Każdy umie, proszę, nie. Może. No nie. Od kiedy on umie latać? On nie może lecieć, na tym Dark Shadowie, czy coś? Ale z nim to jest taka sprawa, że go trzeba namówić, a to jest trudne. A, to rozumiem. Dobra, jak to szybko dojść do szkoły? No, ale musimy iść naokoło. Boże, ale to miasto pod tym wszystkim to wygląda inaczej. Widać, że Macho wkłada w to pieniądze. No, a ich ma. Zapewne. A od razu wam mówię, nie wiem czy wam mówił, ale będziecie mieli nowego nauczyciela. O, no. Będzie to jeden z wyspiarzy. O nie. Ciekawe. No zapewne jak tu... zapewne... Kto to powiedział? Dobra, nieważne, miałem się nie denerwować teraz, bo... Ale... Właśnie, Misaki, jak będziemy przez ten czas, to muszę cię trochę potrenować. Okej. Okay. No, może... Dzień dobry. Mówi się dzień dobry ludziom, wiecie? Okay, serio? Dzień dobry, proszę pana. Dzień dobry. Pan Helmiu, nie znam go, ale okej. Okay. Może cię nauczę Kamehameha? Albo Kaioken? Nie, Kaiokena nie jest za ryzykowna. W sumie Natek miał możliwości, żeby się nauczyć Kaiokena. Żenatek? No tak. Wiecie, Kaioken jest to technika, która zwiększa waszą szybkość, siłę. Tak jakby możecie ją mnożyć, ale nie za przesadnie, bo wasze ciało wtedy może było, o kurde, co jest z tą szkołą? No jest. Przecież to był drapacz chmur. Natek! Dzieku! Pan woźny? Pan woźny? Co? Piękny stary typ! Ej, panie woźny, niech pan patrzy! Ja, kolejny tam szczebel stawiają! O kurde! Natek! Szkoła. Pan też to słyszał? Głosy w głowie! Chodź na dół, Deku! Głosy w głowie? To są głosy w głowie, nie słuchaj. Ja ci dam zaraz głosy w głowie. Pamiętam je. O! Boże święty, czy możecie stąd zejść? Ignoruj. Okej. Boże święty, ja tam podlatuję, czekajcie. Uciekaj! Miło ciebie widzieć. Posłuchaj. Czy ty ten cały czas od momentu walki tu siedzisz? No tak, bo jestem ciekawy, co się tam buduje. No szkoła, nie widzisz? No widzę i chcę to obserwować. Bracie, ty serio się dziwisz? Nie mam nic innego do roboty przecież. Natek, nie było cię 2 tygodnie. Nie. I po drugie, czemu siedzisz w stroju bohaterskim? Przecież nikt was na misję nie wysyłał. Właśnie. Bo tylko ten mam pisty. Ja mu pozwoliłem, powiedziałem, że będzie misja. Powiedziałem, że będziemy obserwować. Po drugie, farba ci schodzi. Jaka farba mi schodzi? Przecież to ci... Przecież tobie pomalowali włosy. Serio? Kto mu pomalował włosy? Nieważne. Nie pamiętasz? Ale okej. Masz rację, farba mi schodzi. No i co z tego? Natek, wiesz o tym, że mieszkanie, które jest całe praktycznie dla ciebie, stoi puste. Czemu ty z niego nie korzystasz? Nie, no następny, który zapomniał. Przecież ci mówiłem, że ja stąd dzisiaj wylatuję. Ale dzisiaj, ja 2 tygodnie? Ja tylko tam przylatę, żeby iść spać. To prawda, śpię tylko 2 godziny. Po Bym w szpitalu. A Misaki była u znajomych. Czy dlatego było takie pół... I zabrała twoje komiksy. Pięć minut, żeby mi oddać. Nigdy. Natek. Nas nie będzie przez prawie rok.
Czekaj, muszę odzyskać kolejny. Nie. Przypominam ci, że ona może cię walnąć tak, że wylądujesz na tamtej ścianie. Nie zdąży, jestem za szybki. Ale ona... okej, niech ci będzie. No i okej, nie będzie ciebie rok. No spoko, ja się pogodziłem z tym. W sensie, trzymam się. Widzisz, jaki ja jestem już... jak to się nazywa? Gubiłem słowa. Bakugo, możesz go z tej lampy zdjąć? Nie, czekaj. Muszę pomyśleć, jak to się nazywa. 10 sekund. Czekaj, my o czym mówiliśmy? A, posłuchaj, ja nabyłem coś takiego jak... jak to było? 5 sekund. Coś rymuje się z 5 sekund. Wiem! Dojrzałość! Rymuje się z 5 sekund. Posłuchaj, przez to czuję się odpowiedzialny i się z tym pogodziłem, że was nie będzie. A możemy zejść na dół, a nie stać na lampie? Ale jeszcze trochę, czekaj. Natek! Natek, przecież jak pan Macho cię tu zobaczy, to dostajesz nie dość od robocików, to jeszcze od niego. Nie zobaczy mnie! Myślisz, że co? Nie wiem, że tutaj są kamery? Tylko w tym miejscu tutaj nie to sięgają. Ja wiesz, przecież pan Macho o tym wszystkim wie. O, to widzisz, o wszystkim wie. Już by mnie ściągnął tutaj. Ale jednego się nadal nie nauczyłeś, żeby się chociaż robić osłonę albo unik! Ja chciałem mu to zrobić! A przykro mi, nie zdążyłeś. Dała. No. Chłopie, nawet przecież cię lekko uderzyłem. To by mnie bolało i tak. Posłuchaj, Mati. Wiem, że ty teraz... jakby ci to powiedzieć, jest ci ciężko, ale wiedz o jednym, że na spokojnie ze mną wszystko będzie git. Co ty sobie myślisz, że co? Podczas tego, jak ciebie nie będzie, to co? Coś mi się stanie? Nie. Tylko jak będziecie odwiedzać pana Macha, to uważajcie. Na robocika tego złotego. Nie na robocika, tylko na YOLO. YOLO, to tamta. Próbuję nauczyć jej dobra, ale... Oj, to będzie ciężkie chyba. Jestem w ogóle. Szczególnie ty, Natek, może tam nie podchodź. Jasne, nie mam na zamiaru. No nic. My musimy chyba już lecieć, Misaki. Także no... Właśnie, Macho. Podał mi te współrzędne. No nic. Moje drogie dzieci, mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy, ale... Proszę was o to, żebyście mnie ani mojej córki nie szukali. Tym bardziej na własną rękę. Jasne, nie mam zamiaru. Niech ci będzie tym razem. A z tego co słyszałem, to was mają przydzielić do jakichś bohaterów, z tego co mi mówili. Pamiętam. Drodzy uczniowie, o to chodzi, że zaczynamy program praktyko-stażowy. Dokładnie. I to mi się podoba. Będzie się zbierać grzyby i zdejmować koty. Dokładnie. To już mi się nie podoba. Wiecie. Mogło być gorzej. Wiecie, no. Pomogliście mi pokonać mojego ojca i Stejna. Więc tak jakby macie wolne. Wolne. Okej. I tak będę trenował. Cieszyło się. A waszym opiekunem tych wszystkich praktyk będzie pan Woźny. Jasne, że to. Ten stary pyk. Naprawdę? Przepraszam bardzo, on jest szybszy nawet ode mnie. Oczywiście, że tak. Ten stary pryk. Co? Tak, chcesz się przekonać. Prawda? Dobra. Okej. To dawaj. Dobra, teraz. Sparing z panem Woźnym. 3, 2, 1. Uniknij tego. Kurde, on jest... No! Jeszcze się będzie tym kupiasz. No! Znowu daj! A, biedna ulica. Widzieliście o tym, że te drogi zostały wybudowane w 1895 roku? Co mi się deku? No! Ale możesz nas nie uderzać! Okej, spokojnie, zaraz to naprawią służby początkowe. Co, że tutaj mamy... Misaki, pożegnałaś się ze wszystkimi? Jezu, jak ty tu zgłośny! Czy sami tu nie macie tych turnieju sztuk walk? No właśnie. Nic mi nie. Ale trzeba go wysłać na coś. No nic, Natek. Jeżeli. Dopóki ja nie wrócę, tak jakby ty odpowiadasz za to miasto.
Ja? To... On? Hej, nie! Za miasto? Zniszczy te miasto w 5 sekund! Właśnie! I przypominam, że zostali jeszcze pozostali bohaterowie. Tak! Tak, no, no już na nich liczę. Dobra, Misaki, wbijamy się w powietrze. Musimy ją znaleźć. Co? Miasto? No miasto, a my musimy ją znaleźć. To nie ma sensu. Wszystko będziesz miał sens w tym telefonie. Łap. O? Mi on nie będzie już potrzebny. Dobra. A, jeszcze jedno. Tak? Jak znajdziecie Witmę i Filipa, jak ona już urodzi, to zajmijcie się jej dzieckiem, żeby było normalne. Okay, jestem jańką. Okay. Będzie dobrze z nim. Dobra, Misaki, lecimy stąd. Żegnajcie. Pa. Misaki, wiesz o tym, że może nas nie być długo? Tak. Misaki? Ja? Wiesz o tym, że może nas długo tam nie być? Tak. Musimy ją znaleźć. Jasne. Jak to? Nie cieszysz się, że mamę spotkasz z powrotem? No co? No bo... Ona cię Misaki nawet nie wiem. Ona cię wysłała na tą planetę. Ja coś innego pamiętam. Jak to coś innego? Znaczy... Bardzo rozmyte to jest, ale pamiętam, że to na pewno nie była dziewczyna. W sumie nie pamiętam kto. Jakaś... To był mężczyzna? Ale zaraz, żebym cię ja wysłał? No nie wiem, mówię, że to rozmyte jest. Nie wiem, sam tego nie pamiętam, bo to było dawno. Dobra, lećmy. Mam nadzieję, że z Natkiem będzie git. Martwię się o niego i jego zachowanie. Jest dziwne. A czemu za mnie nie poleciał? E? Znaczy no, jest wkurzający, jest dziwny, jest no... Nietypowy, nie, nie, ale... nie poleciał ze względu na to, że ktoś musi pilnować miasta. Ale są silni. Rostian, Misia... Ale on da sobie sam radę z nimi wszystkimi, a ktoś... Musi ponieść to brzemię, które ja miałem do tej pory. A teraz musimy się skupić na znalezieniu jej. Jasne. Dobra, lecimy stąd. Mam nadzieję, że wyczuję jakieś ki, to ją znajdziemy. Moi drodzy, jeżeli chcecie jak najszybciej ostatni sezon z Minecraft Academy, czyli Akademia, ostatni sezon, zostawcie 1200 łapek w górę, a wtedy dowiecie się, kiedy pojawi się pierwszy odcinek z niego. Trzymajcie się! Cześć! Thank you.